Wielki test energetyków od WKDIG. Zobaczmy, który z nich jest najlepszy. Zaczniemy od najnowszego, czyli Winogron Dig Grape. Zobaczmy, jak on smakuje. Mocno jest wyczuwalny właśnie winogron w zapachu już. Niesamowicie jest tutaj odwzorowany ten smak winogronu. Z każdym łykiem właśnie czuć ten posmak, ten smak winogronu. Jest to naprawdę ciekawy smak, jeśli chodzi o energetyka, wyróżniający się na przestrzeni innych właśnie energetyków. Zobaczymy, jak będą wyglądać pozostałe, bo to jest dopiero pierwszy, który tutaj próbujemy. Ale biorąc pod uwagę wszystkie smaki energetyków, taki winogron, dobrze odwzorowany, naturalny smak, mocno się wyróżnia na ich tle. Jest to smak słodki, którego przełamuje lekka kwaskowatość. Przez to bardzo dobrze wchodzi. No jest tutaj mocne orzeźwienie, jeśli chodzi o taką pogodę, gdy jest słonecznie. Myślę, że jest taki troszkę bardziej kwaskowaty smak. Wypada tutaj naprawdę nieźle. Jeszcze zobaczymy, jak to się prezentuje wizualnie. Również tutaj kolor tego napoju jest taki sam jak puszka. Bardzo podobny, więc wygląda to naprawdę ładnie. Jeśli chodzi o Dig Energy, o smaku winogronu, no jest to topka. Jest to jeden z najlepszych energetyków, jaki piłem. Na sam start właśnie, myślę, żeby tutaj nie zawyżać oceny, na sam start dam tutaj 7 na 10, ale myślę, że to będzie topka. Zobaczymy, jak troszkę bardziej klasyczne smaki wypadają, ale naprawdę jest to udany. Próba, jest to najnowszy smak i bardzo dobry. Obecnie jest dostępny też w Biedronkach w dużej ilości. Zapłacimy za niego 5,49, więc można próbować go zdobyć, a je naprawdę warto. Przechodzimy w takim razie do kolejnego. Kolejnego, którego, jakiego mam tutaj pod ręką, to jest zielony kolor, czyli Tropic, o smaku kiwi. Zobaczmy, jak on będzie smakował. Powiem Wam szczerze, chyba nie piłem nigdy jakiegoś napoju o smaku kiwi. Albo nie pamiętam. Zapachu faktycznie ta kiwi jest wyczuwalna. Na razie z tego, co widzę, te smaki są naprawdę, te zapachy są dobrze odwzorowane. Ale zobaczymy, jak to smakuje. O kurczę. Na pewno nie będzie to mój ulubiony smak, ale zadziwia mnie po prostu, jak te smaki są dobrze odwzorowane. Myślę, że tutaj mógłbym zgadnąć nawet, że to jest właśnie kiwi. Ma taki charakterystyczny posmak, jak wiecie, kiwi, taka trochę cierpkość na języku. Taki smak właśnie mocno kiwi tu jest wyczuwalny. No, bardzo fajne te smaki w dzikach są odwzorowane. Nie spodziewałem się, że to aż tak dobrze wypadnie, jeśli chodzi o wzorowanie tych smaków. Wiecie, jak to niekiedy jest. Pisze, że jest to na przykład kiwi, a smakuje różnymi innymi owocami. Kolorystycznie tutaj naprawdę też to fajnie wygląda. A jeśli chodzi o dzika, no tutaj z tego, co zauważyłem po tych dwóch, które już wypiłem, smaki są bardzo fajnie odwzorowane. Nie jest to smak sztuczny. Wiadomo, że to jest energetyk, ale czuję się tutaj troszkę pił takiego gazowanego właśnie soku owocowego w wybranych właśnie owocach, w tym wypadku jest to kiwi. No jest to też mega specyficzny smak, jeśli chodzi o energetyka. Osobiście mi smakuje, kurczę, szczerze powiedziawszy. Fajna również, że nie są takie słodkie te energetyki. Jest ta kwaskowatość przez te, przynajmniej w tych dwóch, które ostatnio na razie próbowaliśmy. No i przez to wypada naprawdę nieźle. Muszę tutaj dać też wysoką ocenę. Mniej mi smakuje niż winogron, ale takie 6 na 10 tutaj daje mocne. I myślę, że jest to naprawdę godny do spróbowania smak. Jedziemy dalej. Kolejny smak, który wpadł mi w rękę, jest to Dig Energy Peach, czyli brzoskwinia. I zobaczmy, jak on tutaj będzie smakował. Mam duże oczekiwania, biorąc pod uwagę pozostałe smaki, te dwa, które przetestowaliśmy, które wpadły naprawdę nieźle. Więc poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Zobaczymy, jak pachnie. O kurczę, no kurde, no niesamowite jest to, że naprawdę da się po tym zapachu już wyczuć, że jest to faktycznie brzoskwinia. Troszkę sobie tutaj naleję, żebyśmy mieli na pogląd. Kolor bardzo ładny, ale najważniejsze, jak to smakuje. No pierwszy bóg mnie zaskoczył. Czy to jest brzoskwinia w tym smaku? Ciężko stwierdzić. Na pewno taki posmak brzoskwini jest. W zapachu naprawdę czuć tę brzoskwinię. Ale smakowo jest bardzo dziwnie. Ten smak również nie jest przesłodzony. Jest to fajne właśnie w tych energetykach od dzika, że nie są właśnie takie mega słodkie. Ale ten smak mi najmniej podchodzi ze wszystkich. Ta brzoskwinia moim zdaniem nie jest aż tak mocno wyczuwalna w samym smaku. Tutaj bardziej właśnie wyczułem coś takiego typowego, jeśli chodzi o energetyki, czyli coś, że wiadomo, że to jest niby brzoskwinia, ale coś a la brzoskwinia. Ten smak tutaj moim zdaniem wyszedł najmniej ze wszystkich. I najmniej mi też smakuje. Ale faktycznie,
na języku czuję tutaj teraz, jak troszkę popiłem tego energetyka, czuć właśnie, że to jest, właśnie pozostaje taki smak brzoskwini. Ten smak na razie podeszedł, nie wiem, tutaj daję 4 na 10. Jest to energetyk, który jak najbardziej możecie sobie wypić i na pewno będzie wam smakować. Tutaj zależy od gustów każdego, ale w swoim rodzaju jest naprawdę smaczny. Tylko kurczę, powiem szczerze, że mi ten smak osobiście nie podchodzi. I moim zdaniem jest najsłabszy, jeśli chodzi o te energetyki, jakie do tej pory testowaliśmy. Ale i tak w porównaniu do innych energetyków, nie dzika, wypada naprawdę nieźle. Jedziemy dalej, teraz smak mango. Zobaczmy, czy przebije pozostałe smaki. Czy może spadnie na dno naszej tabeli, naszego rankingu. No tutaj zapach nie aż tak mocno wyczuwalny jak w pozostałych smakach. Więc sprawdźmy, jak to smakuje. Powiem szczerze, ten smak mi nie podchodzi. Może faktycznie jest ten mango jest wyczuwalny. Tutaj za bardzo podchodzi jako smak taki właśnie typowy dla energetyków. Za bardzo mi przypomina takie właśnie klasyczne energetyki. Pozostawia taki na języku niezbyt dobry posmak, powiem szczerze. Ten chyba mi smakuje jeszcze mniejszy niż brzoskwinia. No i na ten moment chyba dam go na sam koniec naszego rankingu. Kolorystycznie wypada naprawdę ładnie, ale smakowo mnie tutaj szału nie zrobił. Chyba za wysoko pozostawiłem poprzeczkę, próbując te najnowsze smaki. Widać, że czym nowsze te smaki, tym lepsze. No oczywiście tutaj Peach Tea jest dość nowym smakiem, więc bardziej mi chodziło o ten winogron, że jest najnowszy i moim zdaniem do tej pory najlepszy. Ten smak mi się wydaje troszkę taki mdły. Nie wiem, jakie są preferencje innych tutaj użytkowników, konsumentów, jaki jest was ulubiony. Ale z tego co wiem, winogron bardzo szybko schodzi, więc no tutaj wiadomo, że to jest też nowość. Nie wiem, jakie wcześniej były tutaj najbardziej ulubione smaki wśród właśnie widzów WK. Domyślam się, że wszystkie pewnie były bardzo lubiane, bo naprawdę wszystkie są dobre. W porównaniu do zwykłych energetyków, moim zdaniem tutaj jakość jest bardzo dobra, jeśli chodzi o smak. Nawet te, które mi za bardzo nie smakują, no naprawdę wypadają nieźle. Ciężko się do czegoś tutaj doczepić. Każdy ma swoje preferencje smakowe, ale no w mojej opinii smak winogron no najbardziej tutaj robi szał, więc no tutaj warto lecieć do Biedronki i zrobić zapas, bo myślę, że mogą szybko zostać wykupione. Nie, jeśli chodzi o te mango, to mi nie podchodzi w ogóle. Nie. Daję go na sam koniec naszej listy. Powiem wprost, ten smak mi nie podchodzi. Takie 3 na 10. W tym rankingu oczywiście dzików, bo w porównaniu do zwykłych właśnie energetyków, tak jak mówię, to również mogłoby wypaść dużo lepiej. Ale ta skala jest tylko i wyłącznie do tej recenzji samych dzików. Czyli to jest 3 na 10 w porównaniu do po prostu innych dzików. No i proszę Państwa, dotrwaliśmy do końca praktycznie. Ostatni smak. Klasyk. Dzik klasyk. Zobaczmy, od czego się tutaj zaczęło, jak to smakuje. Oj, mocno wyczuwalny w zapachu smak energetyku. Ja osobiście bardzo wolę właśnie te owocowe smaki energetyków, więc tutaj myślę, że aż tak mi tutaj ten może nie posmakować. Zobaczmy, jak on wygląda. Taki kolor żółtawy. Dobra, czas zobaczyć, jak smakuje klasyk. Pierwsze moje skojarzenie po pierwszym łyku to jest, nie wiem, czy pamiętacie z młodych lat, może taki bibowit, co się jadło, rozpuszczało może w wodzie, można było palcem zjeść. No to moim zdaniem taki bibowit dla dzieci. Cóż, klasyk to klasyk. Szału tutaj nie zrobił. Po tych próbie wszystkich smakowych opcji, no wypada troszkę nijako. Wiadomo, że tutaj zaczynaliśmy od najnowszego smaku, więc tutaj no zakładamy, że najnowszy smak musi być najlepszy. Tutaj jest klasyk bez udziwnień. Tak smakuje po prostu zwykły energetyk, ale taki dobry, bez jakichś takiego mocno wyczuwalnego chemicznego smaku, czy jakieś siarki, jak to w niektórych bywa w tańszych opcjach. Tutaj jest to naprawdę fajnie zrobione. Lekko słodki, ale bez przesady. Fajnie tutaj jest zrobiony ten balans właśnie, żeby nie były przesłodzone te smaki. Klasyk to klasyk, klasyka. Szału tutaj nie zrobiło, więc myślę, że tutaj muszę dać taką ocenę, no jako klasyka, czyli przeciętną, czyli 5 na 10. No i już mamy ocenione wszystkie smaki. W takim razie przejdźmy do podsumowania. Od mojej lewej jest moim zdaniem smak najlepszy, czyli również najnowszy, czyli winogron. Jest to bardzo dobry smak.
Dalej lecimy, czyli tropik, klasyk, brzoskwinia i na koniec mango. Mango moim zdaniem najmniej udany smak. Brzoskwinia myślę, że nie każdemu podejdzie. Klasyk to klasyk, myślę, że zawsze bezpieczna opcja. Ale te dwa smaki. Te dwa smaki, pierwsze miejsce i drugie, no to jest naprawdę szał. Tego mógłbym wypić naprawdę dużo. Dopiero porównując je z pozostałymi dzikami, ten smak bardziej doceniłem. Myślę, że jest to naprawdę wyśmienita opcja. Mam nadzieję, że kolejne smaki, które się pojawią, będą tylko lepsze, bo widzę, że po prostu jest trend zwyżkowy. Te nowsze smaki po prostu mi bardziej smakują. No i tropik. Tropik też zadziwiająco bardzo dobry napój kiwi. Kto by się tego spodziewał, że kiwi tak będzie dobrze smakować? Jest to smak, który jest nieoczywisty, a naprawdę wypada doskonale. Wszystkie te smaki mogę ocenić naprawdę wysoko. W porównaniu do przeciętnego energetyka wypada naprawdę nieźle. Ja zakupiłem te moje energetyki troszkę w Lidl, troszkę w Biedronce, troszkę w Dino. Średnia cena to myślę, że było gdzieś około 5,49 chyba wszystkie kosztowały. Więc no, tak musicie liczyć. Więc cena nie jest najmniejsza, ale też bez przesady nie jest aż taka duża. Patrząc na to, że to są energetyki, plus że to są energetyki jednak dość znanych ludzi, youtuberów. Za ceną idzie jakość, naprawdę wypada to nieźle. Są to opcje bez kalorii i mają naprawdę dużo kofeiny, więc dają dużego kopa. Ja tutaj już po tym teście zaraz wystrzelę, muszę jeszcze je dopić wszystkie, więc myślę, że to jakoś muszę rozłożyć na resztę dnia. Po więcej takich recenzji zapraszam Was do subskrybowania. Zobaczcie playlistę, gdzie właśnie robię często shorty różnych właśnie nowości jedzeniowych youtuberów, ale również innych produktów. No i piszcie w komentarzach, który Was smak jest ulubiony. No i co byście chcieli, żebym testował. Pozdro.